Witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna z tej strony. Moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kochani, myślę, że upały bardzo nie dokuczają. Także no, zależy kto gdzie jest. Ale w Polsce, moi drodzy, upały ostatnio w całym kraju, tak? Przez te ostatnie dni. Ja, kochani, dzisiaj dla Was wybieram kartę dnia na 8 lipca 2021. Także bardzo serdecznie pozdrawiam raz jeszcze i zaczynamy. Karta dnia 8 lipca. Także, moi drodzy, wyszło nam tutaj słońce. Bardzo komfortowy czwartek. Kochani, myślę, że dla wielu z Was zakończenie trudnego jakiegoś etapu, momentu życiowego, mogą to być oczywiście, to jest taka strefa komfortu, pozytywne zmiany, planujemy urlop, wybieramy się gdzieś na urlop, takie rozmaite podróże, ale także to jest spełnienie emocjonalne, bądź też, kochani, zawodowe. Może być też, moi drodzy, przy tej karcie słońca pojawienie się potomka, tak? Kolejnego na przykład dziecka w naszej rodzinie, ale tutaj jest taka strefa komfortu. Czasem tylko ta karta ma w sobie takie ostrzeżenie, aby nie robić czegoś pochopnie, za nerwowo, tak? Bo przy słońcu, wiadomo, przy takiej dużej temperaturze jest ta nerwowość. I w tej karcie właśnie również występuje trochę nerwowości, trochę takiej pochopnych decyzji, pochopnych spraw. Także, moi drodzy, również możecie poznać tutaj kogoś bardzo interesującego, ale też, kochani, to jest strefa komfortu w każdej sferze, czy w finansowej, materia, finanse tutaj bardzo dobre, pochwały, ale też tu jest właśnie poprawa, ogólnie poprawa życia, zakończamy pewien etap i przechodzimy do strefy komfortu 8 lipca. Także, moi drodzy, nie nerwowo, nie pochopnie i działajmy, planujmy, czujmy się komfortowo w ten czwartek. Ja Wam tego bardzo serdecznie życzę. Tutaj jest spełnienie, jest małe ale, tak jak przy każdej karcie w tarocie. Także nie działajmy pochopnie, za nerwowo. Moi kochani, ja Wam tego bardzo życzę, tego spełnienia tej strefy komfortu, bo powtarzam się już. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i zaglądajcie na mój kanał. Są już horoskopy na nowy tydzień od poniedziałku. Także wkrótce horoskopy na kolejny miesiąc. Do usłyszenia, moi drodzy. Miłego dnia. Pozdrawiam raz jeszcze.